próbował podpalić kobietę i jej córkę. Policja prosi o pomoc. Australia, próbował podpalić kobietę i jej córkę. Poszukiwany ma swastykę na czole. W Gosnell na przedmieściach australijskiego Perthu zbrojony w dezodorant i zapalniczkę mężczyzna zaatakował kobietę i jej nastoletnią córkę. Sprawca podpalił ramię matki, wykrzykując rasistowskie hasła. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniu napastnika, jako jego znak rozpoznawczy podano swastykę na czole. Matka i jej nastoletnia córka posiadają rdzenne, australijskie korzenie. Gdy szły do galerii handlowej, napadł je mężczyzna ze swastyką na czole, który wykrzykiwał rasistowskie obelgi, czytamy w polsatnews.pl. Jak przekazała policja, napastnik miał przy sobie dezodorant i zapalniczkę. Takim prowizorycznym, miotaczem ognia, zaatakował kobietę i poparzył jej ramię. Rany okazały się niegroźne, ale napastnikowi udało się uciec, zanim służby pojawiły się na miejscu. To tchórzliwy i przypadkowy atak. Takie zachowanie nie będzie akceptowane w naszej społeczności, określił starszy sierżant Sean Bell, który prowadzi śledztwo. Sama tak na matkę i córkę, które próbowały po prostu kupić coś do jedzenia, jest okropny. Sytuację pogarsza fakt, że atak był motywowany rasizmem. Sprawa jest traktowana przez nas niezwykle poważnie, dodał. Policja Australii Zachodniej opublikowała nagrania z monitoringu oraz portret pamięciowy napastnika, prosi o pomoc w jego identyfikacji. Według funkcjonariuszy napastnik mógł mieć ok. 40 lat i 175 cm wzrostu. Świadkowie zeznali, że poszukiwany miał na czole białą swastykę. Nie wiadomo jednak, czy był to tatuaż, czy zmywalna farba.